Antybiotyki ratują zdrowie i życie, ale nie leczą wszystkich chorób, tak jak niektórzy uważają. Bardzo często są przepisywane na zwykły kaszelek czy ból gardła. Jednak zażywanie ich bez konieczności może nam po prostu zaszkodzić. Dlatego warto znać zasady bezpiecznego zażywania antybiotyków. Po pierwsze, antybiotyki przyjmujemy wyłącznie w przypadku infekcji bakteryjnych. Dlaczego? Antybiotyki są to substancje, które niszczą bakterie, będące przyczyną takich chorób jak angina, zapalenie płuc, rzeżączka, czy bakteryjne zakażenie ran. Nie będą one skuteczne w przypadku takich chorób jak grypa, przeziębienie, ospa, odra czy świnka, ponieważ są to choroby wywołane przez wirusy. Więc jeśli lekarz na zwykły kaszelek czy katarek przepisuje Wam antybiotyk, to coś tu nie gra. Niestety lekarze w Polsce mają tendencję do przepisywania antybiotyków bez wcześniejszego wykonania antybiogramu, czyli testu, który sprawdza, czy infekcja rzeczywiście jest bakteryjna i który antybiotyk będzie skuteczny. Warto zatem przed zażyciem antybiotyku wykonać taki test nawet we własnym zakresie. Po drugie, jeśli okaże się, że antybiotyk jest niezbędny do wyleczenia infekcji, pamiętajcie o jego prawidłowym zażywaniu. Istnieje parę zasad, do których powinniście się stosować. Pierwsza. Zawsze zażywaj lek w ściśle określonych odstępach czasowych. Jeżeli lekarz zalecił Ci przyjmowanie antybiotyku 2 razy dziennie, oznacza to, że powinieneś go przyjmować dokładnie co 12 godzin. Dlaczego to takie istotne? Chodzi o utrzymanie stałego stężenia leku w organizmie. Jeżeli stężenie będzie zbyt niskie, bakterie zaczną się ponownie namnażać, co opóźni proces powrotu do zdrowia. Druga. Nigdy nie dziel ani nie rozgryzaj tabletki, tylko dlatego, bo jest ona duża i ciężko ją połknąć. Antybiotyki są najczęściej tabletkami powlekanymi. Oznacza to, że na zewnętrznej części tej tabletki znajduje się specjalna otoczka. Nie jest to element dekoracyjny, ale pełni ona bardzo ważną funkcję, taką jak na przykład maskowanie przykrego zapachu i smaku, ochrona przed wilgocią czy światłem oraz zapobieganie ulatnianiu się substancji lotnych. Szczególnym przypadkiem są tutaj tabletki dojelitowe. Są one pokryte specjalną otoczką, która jest niewrażliwa na działanie soku żołądkowego i rozpuszczają się one dopiero w jelitach, gdzie następuje uwalnianie substancji leczniczej. Producenci czasami dopuszczają dzielenie tabletek o modyfikowanym uwalnianiu czy też tabletek powlekanych. Jednak wtedy znajdziemy stosowną informację w ulotce i tabletka będzie zaopatrzona w specjalny rowek, który służy do jej podziału. Trzecia. Zawsze popijaj tabletki wodą i zażywaj je godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku. Soki owocowe są kwaśne, a w takim środowisku niektóre antybiotyki szybciej się rozkładają w wątrobie, a więc szybciej są usuwane z organizmu. Dlatego stężenie leku we krwi może się wcześniej obniżyć, co zmniejszy jego skuteczność. Z kolei wapń zawarty w produktach mlecznych, takich jak mleko, jogurty, kefiry albo żelazo, może hamować działanie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin. Nie sięgaj też po napoje z kofeiną czy teiną, np. kawę, herbatę czy Coca-Colę, ponieważ źle wpływają na wchłanianie różnego rodzaju leków. Czwarta. Pamiętaj o stosowaniu osłony w czasie antybiotykoterapii. Antybiotyki niszczą bakterie, zarówno te chorobotwórcze, jak i dobroczynne, obecne np. w naszych jelitach. Takie bakterie są odpowiedzialne w dużej mierze za odporność naszego organizmu. Aby odbudować florę bakteryjną, stosujemy probiotyki. Jeśli w skład probiotyków, który zażywasz, wchodzą bakterie, pamiętaj o tym, żeby go przyjmować minimum 2 godziny po antybiotyku, bo inaczej spotka je taki sam los jak bakterie odpowiedzialne za infekcję. Na rynku jednak są dostępne preparaty zawierające np. drożdże Saccharomyces boulardii, które są niewrażliwe na antybiotyki, więc można je zażywać w tym samym czasie co lek. Koniecznie sprawdź, czy na ulotce jest napisana informacja, że lek należy przechowywać w lodówce.
Jeśli tak, koniecznie stosuj się do tego zalecenia, nawet transportując lek z apteki do domu w schłodzonej termicznej torbie. Piąta. Nie zostawiaj niewykorzystanych tabletek na przyszłość. Nie możemy sami decydować o tym, kiedy i jaki antybiotyk zażyć. To, że masz podobne objawy jak w poprzedniej infekcji, nie oznacza, że zostały one wywołane przez te same bakterie. Antybiotyki dzielimy na kilka rodzajów i każdy z nich zabija inne bakterie. Dlatego właściwe dobranie antybiotyku jest kluczowe do wyleczenia choroby. Szósta. Nigdy nie zażywaj witamin wraz z antybiotykami bez konsultacji z lekarzem. Mogą one wchodzić w interakcje z tymi lekami, osłabiać, a nawet znosić ich działanie. Siódma. Antybiotyki mogą wywoływać skutki uboczne, np. wymioty. Jeśli doszło do wymiotów, w czasie pierwszej godziny od zażycia leku należy ponownie przyjąć tabletkę. Jeśli nastąpiło to później, nie ma potrzeby zażywania kolejnej tabletki, ponieważ lek zdążył się wchłonąć. Ósma. Na koniec najważniejsze. Pamiętajcie o tym, żeby antybiotyk zawsze wybrać do końca zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli już czujecie się lepiej. Niedokończone kuracje skutkują tym, że w organizmie pozostają niedobite bakterie. Są to najsilniejsze okazy, dlatego ich zniszczenie jest bardzo istotne, żeby infekcja nie zaatakowała nas ponownie. Ponadto niedobitki bardzo łatwo mutują i stają się odporne na działanie antybiotyków. Dlatego przy ponownej infekcji ten antybiotyk może już być nieskuteczny. Stosowanie się do tych zasad pomoże Ci nie tylko powrócić do zdrowia, ale również uchroni nasze społeczeństwo przed rozwijaniem się superbakterii, które są odporne na znane nam leki. Każda bakteria, która przeżyła antybiotykoterapię, może być uodporniona już na ten antybiotyk. Jednocześnie zasób antybiotyków jest naprawdę niewielki, zwłaszcza że w ciągu ostatnich 20 lat pojawiły się tylko dwa nowe. Nierozsądne zażywanie antybiotyków może doprowadzić do sytuacji, kiedy zwykła angina będzie nieuleczalną i śmiertelną chorobą. Już teraz obserwujemy pogorszenie skuteczności stosowania antybiotyków w takich chorobach jak gruźlica, żarzączka czy zapalenie płuc. Antybiotyki faktycznie niszczą naszą florę bakteryjną, ale mimo to często są złem koniecznym. Prawdziwym zagrożeniem nie jest jednak sam antybiotyk, ale zażywanie go w sposób nieodpowiedzialny. Na koniec zachęcam Was do obejrzenia eksperymentu przeprowadzonego na Uniwersytecie Harvarda. Link do niego pojawi się na górze. Pokazuje on dużą szalkę Petriego, na której umieszczono różne stężenia antybiotyków i badano ich wpływ na rozmnażanie się bakterii. Doskonale widać, jak bakterie w ciągu 11 dni uodparniają się na najwyższą dawkę antybiotyku. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie antybiotyków, zadawajcie je w komentarzach, a ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeśli chcielibyście obejrzeć kolejny odcinek o antybiotykach, klikajcie łapki w górę pod filmem.